Cześć z tej strony, Ketsu, i witam Was w czwartym odcinku z kariery Realem Madryt WFC 24. A więc tutaj dajemy szansę Ardzie Guler. No, zawodnicy wykończeni niestety. No, mała przerwa. Dajemy do Ceballosa, za Bellingama. Go zostawiony. No i mecz z Atletico Madryt w Copa de España. Jedna ósma finału. Wykończeni zawodnicy. Niestety. 22:00. I ten mecz przegrywamy 4-3 po karnych. Niestety odpadamy z Copa de España, ale było blisko, nie było aż takiego, takiej przewagi dla Atletico. No ale dobra, no cóż, no trudno się mówi. Zostaje nam Liga, no i Liga Mistrzów do wygrania. Kolejny mecz z Las Palmas. Jest to oczywiście no, mecz ligowy. Pracuj nad sobą, cieszy mnie twój powrót do gry, Dawid Alaba. No więc Las Palmas. Napisał Bellingham i Dani Ceballos. A więc znowu zmiana w składzie, tutaj Bellingham za Arda Gulera i Arda Guler. Tutaj Lucas Vázquez na co został. No Ceballos za Vázqueza. Ceballos za Tchouaméniego. Sorry za te złe napisy na dole, no nie chcę mi się ich poprawiać, nie będę ich poprawiał po prostu, no trzeba menu, to wiecie. A więc mecz z Las Palmas został zakończony remisem 1-1. Valverde u nas tylko strzelił brameczkę. No i niestety. Pierwsze miejsce się tutaj oddaliło. Jude Bellingham odpisał mu, no i Daniemu Ceballosowi również. No cóż, pierwsze miejsce się oddaliło nas. No i tutaj skipnięcie do meczu z Atletico znowu. Mamy tutaj lider asyst, nasz piłkarz Jude Bellingham. Więc cena nam spadła, jeszcze mamy tutaj łapkę w górę, no ale tutaj no jak było widać przez chwilę spadł trochę, oddaliliśmy się od pierwszego miejsca. Tutaj juniora przyniosłem do drużyny. Barcelona 62, my 58. Real Sociedad trzecie miejsce, 44 punkty. A więc ten mecz był grany. No a więc no, Vini, ładna brameczka i wygrywamy z Atletico Madryt 3-0. Fajne zwycięstwo, a teraz następne mecze ligowe na nas czekają. Dziś będzie też mecz Ligi Mistrzów, tutaj Mendy ładnie zablokował, pięknie. Będzie dzisiaj mecz Ligi Mistrzów z AC Milanem, mecz pierwszy, a teraz mecz z Gironą. Jan Olivier, tutaj odpisałem mu, że nikogo nie zawiodłeś. Dalej drugie miejsce.
Szwarce, no bo Szwarce, no więcej, chwilowo Werdy, czerwona kartka, dostał dwie żółte i dlatego Kroos wyszedł, a ta Valverde wszedł Lucas Vázquez. Trzeba Nacho trochę, Nachowi trochę trzeba dać szansę. A więc mecz z Gironą, która 12 jest, 4 punkty przewagi Barcelona miała. 21:30 i ten mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla naszej drużyny. Vinicius Junior w drugiej minucie dał nam prowadzenie. Więc elegancko, super, rosko, zajebiście, przepraszam, bo to jest przekleństwo. No i łapka w dół niestety wpadła. 18 lutego 2024 rok, La Liga, EA Sports, Rayo Vallecano kontra Real Madrid. 29 punktów Rayo, więcej od Girony, 4 punkty dalej przewagi Barcelona nad nami miała. Valverde już był gotowy, wstawiłem go za Lucasa Vázqueza. Lucas Vázquez zeszedł i tutaj Ceballos zeszedł, dałem szansę. Znaczy no, Valverde tutaj podstawowy zawodnik jest, a więc Real Sociedad 50 punktów. Zaskakująco, czwarta drużyna, nie wiem, która, ale też jakie zaskoczenie, więc zaskoczenie Villarreal piąty. A więc 3-0 Vinicius Junior, Cygankow i Valverde. Wygrywamy z Rayo Vallecano 3-0, więc elegancko, nas po kolejne punkty wbite. Teraz mecz z AC Milanem, 1/8 finału na Estadio Santiago Bernabeu z Milanem, więc drugie miejsce mieliśmy w tabeli i tak prezentuje się teraz tabela. 67 punktów Barcelona zremisowała chyba, czy aby tak nie ma? No ja ten mecz symulowałem, ale wiesz, no, zagrałem na ostatnią chwilę, na ostatnią akcję, no i strzeliłem bramkę Judem Bellingham w ostatniej akcji tego spotkania i wygraliśmy pierwszy mecz 2-1. A teraz następny mecz, ostatni mecz w dzisiejszym odcinku chyba, bo nie. Pominiłem się, więc no. Mecz z Sevillą. Następny mecz to będzie z Walencją, a więc Barcelona jeden mecz więcej. No i mecz z Sevillą zakończył się wynikiem 2-1. Vinicius Junior, dwie brameczki, bardzo dobrze, dobrze wygraliśmy, a nie jakaś gafa by była. Mecz z Walencją. Mecz z Walencją. 8 gramy z Celtą Vigo i przyniosłem Danielsa do drużyny, a więc mecz z Walencją, która miała 29 punktów. Daniels, Harry Daniels, nikogo nie zawiodłeś. A więc dzień meczowy. Barcelona tylko 2 punkty przewagi, teraz zremisowała, teraz. I teraz zwycięstwo, no i prowadzenie w tabeli, a więc elegancko, no i symuluj mecz. No i tutaj dałem zmianę w moim składzie, wyszedł Kroos, wyszedł Modric, wyszedł Alaba, wyszedł Ceballos, no i tyle, a więc pyk, cyk, pyk, elegancko. No i tutaj wyniki 1-0, 69 minuta spotkania. My tutaj nacieraliśmy tak, elegancko.
Nie pamiętam, kto bramkę strzelił, ale no. Ważne, że jest prowadzenie i uderzenie. Ale obrona bramkarza Rodrigo z rzutu rożnego Militao. I gol! Ferland Mendy. Tutaj był volley. A więc Ferland Mendy daje nam prowadzenie 2-0, no i symuluj do końca. Zero strzałów Walencja, to Bellingham szybno. Zero strzałów Walencji u nas 12. A więc po tym meczu prowadzenie w tabeli. Pierwsze miejsce 73 punkty, a więc żadnej porażki jak na razie w lidze. Następnym tutaj, no, w lutym same zwycięstwa elegancko. No i następny mecz w następnym odcinku to Celta Vigo, rewanżowy mecz z AC Milanem, Osasuna, Atletico Bilbao. No i następny miesiąc. A więc to się byłoby na wszystko. Zostaw subskrypcję, lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem, miły komentarz. Vinicius Junior, najlepszy zawodnik niedanego miesiąca. Elegancko, no i cześć, ciao.